Dzień dobry, cześć, Emil z tej strony. Ostatnio ma pan manę już za chwilę, razem ze mną jest Marta i Marta ma dla was parę słów. Co mają klikać, Marta? Zachęcam do klikania w linka do Allegro. Jeśli będziecie to robić, to będą wam spadać z nieba ananasy. Ale nie wam na głowę, ale będą wam spadać za ananasy. Bardzo dobrze. Dziękujemy, Marta, więc ja teraz będę kontynuował dalej. Słuchajcie, następna mapa Snut kontra Mana już przed nami. Lecimy z tą grą. Dla tych, co nie widzieli, jesteśmy na Karaibach. I to chyba będzie ostatni filmik, który dzisiaj nagram. To będzie 7, 8, nie, poczekajcie. Ostatnia seria, którą nagrywam. Dobra, słuchajcie, lecimy z Maną. Mana. Proszę Państwa. Mana prowadzi 2-0, jesteśmy na Catalyst. 2-0 w tym Best of 5, ololo, oczywiście replaye, oldschoolowo z replay lecimy. Po stronie prawej jest Mana, po stronie lewej natomiast jest Snut, Zer kontra Protoss. Tak to się śpiewa właśnie tutaj ładnie, pięknie. A proszę Państwa, co się tu będzie działo ciekawego i dobrego? Kolejna gra długa makro, czy może jakiś Chizo Olin ze strony którejś... Ze strony którejś ze stron, o dokładnie, tak to miało zabrzmieć. No właśnie, Marta powiedziała kliknąć w link w Allegro, bo dzięki temu koty są szczęśliwe, Marta jest szczęśliwa, tylko tak to już mówiłem wielokrotnie, ale to jest mój sposób zarabiania, kiedy jestem poza granicami Polski. Nawet jeżeli nic nie kupicie, to możecie przynajmniej zobaczyć, co tam ciekawego jest. I Mana stawia proxy Pylona pod bazę Snuta, Mana ty zły człowieku i Forge'a Mana stawia... Czy Mana będzie grał Canon Rusha, czy Mana będzie ustawiał Torque i Dano, czy mi się tylko wydaje? Za chwileczkę Snut powinien to zauważyć, ale jeszcze nie reaguje. Jest postawiony kolejny pylon, dwie proby ściągnięte, pozbywa się szybciutko tego gazu. Czekamy na działo, już jest pierwsze działo, ale reszta probek chyba ciut za późno podjeżdża. Dronek przeważający kolejny zaczyna też ściągać, zastawił się Mana po prostu idealnie. Gate, pylon, świetnie to wygląda. W tej chwili będzie miał Snut dosyć dużo problemów, żeby pozbyć się tego działa. Tak naprawdę to nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Potrzeba czterech dronek, żeby te zniszczyły działo. No a teraz jeszcze oczywiście jest gonitwa, tutaj lekki błąd. Oj, szkoda tego straconego, a żeby było zabawniej, to właśnie działo będzie przeganiało wszystkich. Prawidłowo Mana, tak należałoby grać, więc dobry cheese nie jest zły. Mana Canon Rushuje. Słuchajcie, Canon Rushe na każdym poziomie są oczywiście możliwe i wskazane wręcz. Bym nawet powiedział, czy ja zmieniłem ekran? Jej, zmieniłem ekran, to dobrze. Ciekawe, czy jakikolwiek dźwięk z gry wysłyszycie, czy też nie bardzo, nawet nie mam możliwości odsłuchu tego wszystkiego. No dobra. Proszę bardzo, haczerka ładnie obrywa sobie, w tym samym momencie było blokowanie jeszcze ekspansji. Pierwszy zelot w drodze, dwa działa, tutaj nie ma żadnych szans Snut wybiec stąd, nie tracąc połowy swojej armii. Do tego jeszcze zelot będzie ganiał się za Queenem jak coś, potem cofał się pod działo, chronobustowane i kolejne działo postawione. Jakby ktoś się kiedyś ze mnie śmiał, że ja przygrywam na Canon Rushie, to proszę Państwa, mamy Canon Rusha na najwyższym poziomie europejskich rozgrywek. Nie światowym, bo się z Korea, powiedzmy światowym minus Korea, o tak. No i co? No i co tu zrobić? Ekspansja obrywa. Shield battery z tyłu dostawiane. Kolejne działo jest, no przez dwa działa nie przebiegnie, nie, to jest pylon, myślałem, że trzecie działo, przez dwa działa nie przebiegnie, nie ma takiej opcji, trzecie dorzucone. Chyba to był błąd, że pozbył się tego gazu, trzeba było robić gaz, dojść do Ravagers i spróbować się tutaj właśnie nimi przebić przez to wszystko. Tak mi się wydaje, bo aktualnie tak naprawdę Snut nie może nic zrobić, ja nie żartuję, Snut nie może nic zrobić. Proba gania cały czas drona, by ta ekspansji nie przejęła. Mamy już shield battery i jakieś straty po stronie Many. Tak, jedna mała, tutaj jakby ktoś nie zauważył, probka do tego wszystkiego. Robotic Facility postawione, Many jest o krok od dojścia do półfinału, a w półfinale powinien czekać na niego special. No i dobra, działa poustawiane, 5 sztuk jest, zobaczmy co ta madetka dobrego wykombinuje. Bailingi, ładnie, pięknie, do tego wszystkiego kolejna porcja lingów się pojawia. Się mam jaka... Nie jesteś na kamerze, spokojnie. I będzie próba zrobienia Bainbusta, wiecie co? Bainbust pod 5 dział, to będzie tragedia, to będzie tragedia. Zniszczy jak coś tą dwójkę, ale zostaną kolejne dwa. Pamiętajmy o tym, że Shield Battery również sobie tutaj czeka. Bateryjka jest, będzie ładowała energię. Siedzą to takie małe króliczki, które biegają w kółko tak szybko, że nakręcają tą energię. Aha, mało tych bailingów. No chyba spróbuję z boku się może przebić i wtedy wbiec dalej lingami na dół. I z kolejny bane bust na dole.
Kurde, no nie wiem co on tutaj będzie kombinował, ale powiem szczerze, że to nie powinno zadziałać w żaden sposób. Jeszcze Immortal. Jeżeli postawi Immortala na tym przejściu, to już w ogóle będzie imba, bo rozbiją się na Immortalu Banelingi, co nie będzie miało najmniejszego sensu. No, widzi jak to wygląda. Będzie próba wbiegnięcia do środka. Mało tych lingów. Chociaż może nie tak mało znowu, jest ich sporawo jednak. Dobra, zaczyna się zabawa i teraz pytanie, jak te Banelingi zadziałają? Szykuje się do przebicia, ma największe zaopatrzenie armii, no i teraz jest wbicie ze strony Snuta, ale podwójny shield Battery nie pozwoli, żeby to się coś złego stało. Immortal jeszcze czeka, kolejne działa, są na miejscu force field rzucone, więc nie przebije się, proszę Państwa. Sentry uratowane, pięknie, wspaniale mana i będziemy mieli 3-0 dla many. Oczywiście, że tak, będziemy mieli za sekundę 3-0 dla Grzesia. Próba postawienia ekspansji na dole przez Snuta raczej się nie udało. Dlatego dorzucić Warp Prisma, dwa Immortale i jest posprzątane. Snut chyba wie, że jest posprzątane, powinien zdawać sobie z tego sprawę. Ma na większą ilość harwesterów, no przebicie się przez to przecież będzie go tak bardzo kosztowało. Potem ekspansja, ktoś by musiał dostawić, no, na dole widzę, że ekspy się już pozbył. A Immortale się pozbył. Aha, dobrze, dwa Immortale, Warpism będzie teraz wlatywał do tej bazy i będzie sprzedawał miazgę z powietrza. Już leci. Teraz kawalkada Valkyrie by się przydała wręcz idealnie. Aktywowane Banelingi. Aktywowana tarcza przez Banelingi. GG, mana wygrywa i awansuje do kolejnej rundy. Jej! A jeżeli chodzi o mnie, to proszę Państwa, ja będę teraz kończył dzisiaj już nagrywanie. Trochę tych materiałów nagrałem, 2 best of 5 plus moje gry, to jest 6, 7, 8 filmików nagrałem. To na 4 dni powinno Wam wystarczyć przed moim przyjazdem. Może jeszcze nagram półfinał z specialem, postaram się, zobaczymy. A teraz do usłyszenia, do zobaczenia. Pamiętajcie, klikamy w link w Allegro i to już w tej chwili. Cześć!